Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą dysku naprawy systemu Windows 7 oraz dysku zewnętrznego, na którym jest stworzony obraz systemu Windows 7, przywrócimy sobie ten obraz na laptopie, który uległ awarii. To znaczy system operacyjny już nie działa właściwie. W jaki sposób stworzony został obraz systemu Windows 7 na tym dysku? Ano w bardzo prosty sposób. System Windows 7 ma wbudowany kreator tworzenia dysku, przepraszam, obrazu systemu Windows 7 oraz tworzenia takiej właśnie płytki, czyli dysku naprawy systemu. Tworzymy to poprzez wejście sobie w ochronę systemu i po lewej stronie, w panelu sterowania, oczywiście system, ochrona systemu. Po lewej stronie mamy taką opcję w menu utwórz obraz systemu oraz utwórz dysk naprawy systemu. Tak więc ja tu sobie raz na jakiś czas korzystam z tej opcji. Gdybyście mieli inny system operacyjny, na przykład Windows 8, 8.1, XP i Vista i jeszcze wiele innych, to oczywiście możecie skorzystać z innego narzędzia, bo tam już nie jest dostępna ta opcja. Czyli z narzędzia tworzenia obrazu systemu, na przykład z takiego programu jak Easy As To Do Backup Free. U mnie na kanale oczywiście znajdziecie programik ten, to znaczy jak go używać, jak tworzyć taki obraz systemu. Ostatnio dodałem taki filmik, więc jeżeli korzystacie z innego systemu niż Windows 7, to możecie sobie zobaczyć. Ok, tu mamy dysk oraz dysk zewnętrzny. Jak skorzystać? Uruchamiamy nasz komputer. Po pierwsze, wsadzamy płytkę i musimy wejść do BIOSa. Wsadzamy ją z powrotem. Teraz wyłączymy sobie laptopa, przytrzymamy zasilanie. Ok. I teraz po uruchomieniu komputera start klikamy F2. F2 albo delete. Wszystko zależy, jaki mamy laptop, czy komputer stacjonarny, bo na różnych będzie po prostu opcja albo F2, albo delete, albo ewentualnie jeszcze jakaś inna opcja, ale to jest bardzo rzadko spotykane, żeby było inaczej niż jedna z tych dwóch opcji. Ok, ja tu do BIOSa mam hasło, więc wpiszę sobie. I w BIOSie najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby w opcji boot, tutaj boot option, chodzi o priorities, tu musimy mieć napęd DVD albo CD, czyli naszą nagrywarkę. Ona musi być jako pierwsza, nie może być jako druga w kolejności. W moim przypadku jest poprawnie, napęd DVD jest pierwszy, więc z płyty będzie startował komputer. I o to właśnie nam chodzi. Jeżeli byłoby odwrotnie, na przykład tak, że dysk jest pierwszy, a potem napęd, musimy kliknąć na pierwszą opcję, boot option first, enter i wybieramy sobie napęd DVD w ten sposób. Jeżeli tak jest, to idziemy w prawo na save and exit, znaczy save change and exit, potwierdzamy jest. W tym momencie BIOS zapisuje sobie konfigurację taką, że ma z płyty najpierw wystartować. W tym momencie z płytki zaraz nam będzie chciał wystartować, poprosi o naciśnięcie dowolnego przycisku. Słychać, jak płyta już pracuje. Dowolny klawisz spowoduje rozruch. Klikamy dowolny klawisz, na przykład Enter. I czekamy około minutki, aż się załaduje możliwość przywracania właśnie obrazu systemu. Na przykład z dysku zewnętrznego, tak jak tutaj widzicie. I teraz tak, żeby z takiego dysku przywrócić, mimo że ten dysk obsługuje USB 3.0, zdarza się na niektórych laptopach, że wkładając do portu USB 3.0, ten dysk na przykład jest niewykrywany, jak i wiele innych. W związku z tym, jeżeli mielibyście taki problem, będzie trzeba wyciągnąć z portu USB 3.0 i wsadzić do dowolnego innego USB 2.0. USB 3.0 zwykle mają kolor niebieski, jeżeli chodzi o port w komputerze, a te czarne to są USB 2.0 troszeczkę wolniejsze, dziesięciokrotnie, ale jeżeli chodzi o użytkowanie takiego dysku, to widoczne to jest tylko przy kopiowaniu plików podczas przywracania, nie jest to jakaś wielka różnica. Poczekajmy chwilkę, niech się załaduje. Dopiero później będziemy podpinać dysk zewnętrzny. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebym teraz go wpiął, ale chcę Wam pokazać po kolei, jak to wygląda. Czekamy z tym dyskiem jeszcze. Tak więc używając Windowsa 7 warto wykorzystywać tę opcję z tworzeniem obrazu, bo w każdej chwili może coś się stać, a potem mamy jedynie opcję ewentualnie przywracania za pomocą guzika F9 do ustawień fabrycznych, a to nie każdemu odpowiada. Czasami lepiej przywrócić
po awarii do ostatniego działającego stanu, bo mamy poinstalowane nasze gry, programy, na pulpicie swoje skróty, pliki, a przy takim obrazie, na takim dysku zewnętrznym, to nie jest żaden problem, żeby przywrócić. Każdy powinien sobie bez problemu poradzić. Tworzenie obrazu jest też bajecznie proste, tak więc tu też nie widzę żadnego problemu. OK, wybieramy rodzaj klawiatury. Ja tu powiększę, żebyście lepiej widzieli. Można wybrać tak, jak jest, United States, ale można też polski programisty sobie wybrać. Polish Programmers. Next. I teraz tu jest cała ta zabawa. Tu mamy przywróć komputer z obrazu wcześniej utworzonego, czyli Next. Tu oczywiście on nie może sobie znaleźć żadnego obrazu, bo nie mamy na dysku. Select Image, System Image, okleśmy dalej, Next. I tutaj nie mamy nic. Tu mamy informację jasną, że jeżeli obraz znajduje się na płycie DVD albo do przewrócenia, co. Aha, i tu klikając zaawansowaną opcję, możemy dodać udział sieciowy albo zainstalować sterowniki do urządzenia podpinanego, czyli na przykład właśnie naszego dysku. I teraz tak, bierzemy sobie, ja tu pomniejszę, żebyście widzieli krok po kroku, jak wykonuję całą operację. Bierzemy sobie tutaj, wybieramy opcję Advanced. Wybieramy Install Driver, czyli Locate and Install a Driver for a Device that is attached to computer. OK, których nie ma oczywiście tu na tej liście urządzeń z obrazami. Lećmy sobie, klikamy tu tą opcję drugą, bo sieć nas nie interesuje. I teraz Install the Installation Media. Dobra, czyli klikamy. Podłączamy sobie tutaj nasz dysk, kładziemy. Podłączamy do portu USB 2.0, pamiętajcie, bo na USB 3.0 możecie po prostu nie wykryć, więc wpinamy do USB 2.0 w ten sposób, tak jak widzicie. OK, powiększamy i teraz klikamy guzik. Sprawdzamy sobie, czy lampka świeci. Tak, świeci. Klikamy OK. I teraz sprawdzamy tu w komputer, czy nasz dysk jest poprawnie wykryty. Tak, widać tutaj nasz dysk 931 GB, bo to jest dysk 1 TB. Wszystko się zgadza. Klikamy na ten dysk i rzeczywiście tutaj w Windows Image Backup znajduje się nasz image, więc bez problemu sobie stworzymy przywracanie, znaczy wykonamy przywracanie systemu. OK. I teraz jedyne, co musimy zrobić, przechodzimy cancel, czyli powrót. Tu też znowu cancel i tu jest pusta lista. Teraz wystarczy, że klikniemy sobie tutaj refresh. OK. I tu mamy local disk H, czyli właśnie ten, który został wykryty. Tu się znajduje na tym dysku opcja przywracania naszego komputera do stanu z dzisiaj 5:07 AM, czyli to będzie 5:07 rano. Niby tak. Dobra, ale mamy tutaj też jakiś dziwny minus 8, jeżeli chodzi o czas w stosunku do Greenwich, gdzie jest 0. Tak więc tak sobie po prostu tutaj jest pobrane. Stąd może tak dziwnie godzinę sobie to zrobił, bo tak naprawdę 8 godzin później otworzyłem, około 15 godziny, czyli 3 godziny PM. Ale dobra, nieważne. Lećmy sobie dalej, next. I w tym momencie, co my tu mamy? Dostępne są dwa obrazy. Tak, bo tworzyłem dwa obrazy. Jeden wcześniej, a potem następny później. W związku z tym ja wybieram ten późniejszy obraz, ten, który mnie najbardziej interesuje. Bo pamiętajcie, że możecie tych obrazów sobie tworzyć na tym dysku kilka, ale zawsze ten najnowszy, najbardziej aktualny będzie dobry. I wybieramy sobie next. Co my tu mamy za opcję? Czy chcemy kompletnie wyczyścić? Nie, nie chcemy. Nie będziemy repartycjonować dysków. Tutaj też nic. Tu Advanced, zobaczmy, co mamy. Tak, potem ma restartować komputer po kompletnym przewróceniu. Automatycznie sprawdź i zaktualizuj dysk. Jakieś informacje. OK, niech jest jak jest. I nic nie zmieniamy. Jedyne co robimy, klikamy tutaj opcję Next. Finish. I wszystkie dane zostaną skasowane. Yes. I w tym momencie rozpoczęło nam się przywracanie, czyli wszystkie ustawienia kompletnie domyślnie. Ja akurat miałem dwa punkty, dwa obrazy przywracania, więc wybrałem ten pierwszy, najnowszy, bo ten mnie interesował. W Waszym przypadku będzie pewnie to tylko jeden.
I teraz trwa przywracanie dysku C, czyli naszego systemowego, właśnie z dysku zewnętrznego, który tutaj mamy. Czyli trwa przywracanie z tego dysku na dysk naszego komputera w ten sposób, że znowu system będzie działał tak, jak w momencie, gdy tworzyliśmy obraz przywracania. Tak więc tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość. Musimy uzbroić się w trochę cierpliwości. Przywracanie trwa około 15, 20, 30 minut. Wszystko zależy od wielkości obrazu, jaki został stworzony. W moim przypadku jest to 60 kilka gigabajtów, tak więc obraz jest dość spory. Cały czas dysk pracuje, więc jeszcze myślę jakieś 15-20 minut i powinniśmy mieć przywrócony dysk C systemowy do stanu takiego, jak było podczas tworzenia obrazu. Ok, jak widać już jest końcówka przywracania systemu. Możemy wymusić automatycznie tutaj, znaczy nacisnąć restart now, czyli żeby teraz się zrestartował komputer, albo poczekać 40 tam już 40 sekund, tak jak widzicie, czyli całą minutkę. Klikamy restart now, będzie szybciej. Przywracanie zakończyło się sukcesem. Restore completed successful. Ok, teraz uruchomi się ponownie nasz komputer. W tym momencie możemy już płytkę sobie wyciągnąć. Dysk zewnętrzny możemy wypiąć z portu USB, ponieważ nie będziemy już korzystać ani z płytki, ani z dysku zewnętrznego. W tym momencie uruchamia nam się już nasz komputer. Cały system został przywrócony do momentu, w którym robiliśmy obraz systemu Windows 7. Mam nadzieję, że ten poradnik się Wam przyda, szczególnie jeżeli będziecie korzystać z Windowsa 7. W przypadku innych systemów tworzenia obrazu już nie ma, w związku z tym musicie skorzystać z innego narzędzia. Ale jeżeli ktoś używa Windowsa 7, no to już ma rozwiązanie, w jaki sposób sobie tutaj bez problemu już przywrócić system operacyjny. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście komentujcie i lajkujcie filmy. Trzymajcie się, pozdrawiam.